Cześć wszystkim, z tej strony Redox, witam was w kolejnym odcinku z gry Euro Truck Simulator 2. Jest to odcinek po odcinku, więc waszych komentarzy nie mogę uwzględnić w tym odcineczku. Więc powiedzmy, moje pytanie z ostatniego odcinka zostało... jest unieważnione. A, no tak. No nic, mówi się trudno, ale doszło do wniosku, że trzeba ten ładunek... Akurat ładunek się pojawił. Jesteśmy w Berlinie. Zostanie nam tylko już jeden. Łódź patrolowa, czy jakoś tam, jakoś tam się nazywa. Ale właśnie to jest ten problem, że nie mogę jej zlokalizować. Już ile razy, żebym spał. Wszystko może. Następnym razem się coś pojawi, więc myślę, że to będzie taki odcinek dosyć krótki. Chyba, że się pojawi akurat. Wtedy zakończymy całą serię z dodatku. Teraz za chwilę zobaczycie przedostatni ładunek z DLC Special Transport. Wymiennik ciepła. Berlin, Szczecin. 18 metrów 4,8 chyba wysokości, 5 metrów szerokości, 70 ton. I widać, że idziemy sobie w dzionek. To dobrze. To będzie chyba 5 metrów wysoki jest. No dosyć, powiem szczerze, nie przystaje zbyt bardzo. A tam macha sobie, macha sobie. Niektórych jeszcze mogę zrozumieć, co tam robią, ale ten machający to taki... No, nie było nawet... Nie miałem jak zrobić sobie zdjęcia na okładkę. No i dobra, śmigamy. Mamy 2 godzinki 44 minuty, 181 km do celu. Mamy 8:22. Bez problemu się przejdę. A, bez problemu. Pięknie szeroka brama. Także że widzowie tak samo jest, że mogą przejeżdżać na czerwonym. No tak, tak było zabezpieczone, a ten by się wkantolił we mnie. No to trochę nie wyszło to zabezpieczenie drogi. No, teoretycznie to powinno szybko pójść te 2 godzinki 37 minut. Takie około obstawiam 15 minut na odcineczek. Zobaczymy, czy miałem rację. Wiadomo, że tam trochę więcej może czasu się liczyć, bo wiadomo, tam czołówkę dodaję, końcówkę. Więc tam minuta może być ekstra. Aha, teraz widzę, że mamy te głupie tabliczki są przy naczepie. Kurde, co to? Staczam się. Trzymam jej tam z tyłu. No to mnie urządził. Kto się zatrzymuje centralnie przed tym? Brawo panowie. Ajajaj, no dobra jest. Ten dzielny pojazd eskorty miał tyle czasu, żeby mnie dogonić. Nic nie będę na niego czekał, on go wnosi.
z krzesła spadł. Wiem, że być ten. W tym roku ma być strategia. Niestety strategia ekonomiczna Jurassic World ma być w tym roku. Więc to na pewno se kupuję. Ale czy będę nagrywał z tego coś? To wszystko się okaże. Nie w ogóle zobaczę, co z tego wyniknie w ogóle. Okej, to ma być dopiero daleka droga jeszcze. To ma być wiadomo po premierze filmu. Pomad. A ciągle myślę, co tu dla was nagrać. Myślałem, ten ktoś, czy jeden z was pisał o Spellforce, ale też napisałem, pytając, czy polecę tę grę, żeby w ogóle ją zagrać, bo nie ukrywam, nie posiadam jej. I musiałbym ją kupić. I nie wiem, jedynkę, dwójkę, bo trójka będzie za droga, to trójki nie kupię na razie. Ten miesiąc mam pełnych wydatków. Ubezpieczenie samochodu mi wyjdzie prawie tysiaka. Prawie. Więc nie mogę sobie pozwolić na kolejny zakup czegoś, co może nie wypali. A w ogóle patrzałem sobie tak sobie właśnie na... Zawsze, ja czytam najpierw recenzję. No, Spellforce trójka ma właśnie dosyć takie mieszane uczucia. Mają ludzie, z tego co widzę. Dalej, co tu jeszcze jest? No, dwójka jakoś tak o sobie. Też po polsku jest dwójka, ale jedynka nie jest po polsku, chyba. Chyba, że jest, ale po prostu na Steamie nie napisali. To jedno. W ogóle nie wiem. Ktoś mi się pytał? No właśnie, co jest, że ten nigdy mi przerwał. Aha, no właśnie nie wiem, czy to w ogóle sens kupować. No, mogę kupić. Nie mogę grać dłużej niż 2 godziny. Ale mogę oddać na Steamie bez problemu. Więc nie wiem, myślę nad tym tematem cały czas. Postacie postawione przy tej drodze są zabójcze. Po co on to machał tymi łapami? Mamy godzinkę 25 minut, 95 km do celu i 9 minut. Czyli gdzieś jak wyjdzie około 18 minut, może będzie na odcineczek wyjdzie. A ten pomad znowu i lecimy. Tak właśnie myślę, co to dla was nagrać innego jeszcze. Na jutro mam już nagraną grę. To nie ten odcinek już. Wczoraj mieliście Ice Lakesa. I co na ten temat też myślicie? Nagrywać dalej, czy nie?
Właśnie to jest najgorsze, że nagrywam. Nieraz potrafię dwie gry nagrać w jeden dzień, więc. Więc nie mogę nieraz do waszych komentarzy się nawiązać. Bo w zależności jak mi się chce, czy mam po prostu czas, żeby usiąść i nagrać parę gier. Czy tylko właśnie jak przychodzę nieraz z roboty. Dzisiaj akurat o dziwo szybko skończyliśmy dzisiaj. Więc mam czas. Dlatego to jest drugi odcinek po odcinku już. Więc... Teraz mi się trochę ciekawy, że już mam ustawioną grę. Już widzieliście tą grę, o! Odcinek z Ice Lakes. Właśnie się was pytam, czy chcecie dalej? Czy po prostu to był taki przelotny jeden odcinek i więcej nie chcecie złowienia ryb? Takich gier, to nie będę nawet nagrywał już następnym razem. A może mi odpisaliście już pod całą grą, więc... Więc tak jak mówię... Właśnie to jest jednak wada, jednak nie mogę nagrywać gier... w momencie tej samej serii, ten sam dzień. Tutaj nie mogę się... Właśnie tak jak mówię, nie mogę do waszych komentarzy się nawiązać. To wam nagrać. Co byście powiedzieli na planer? To jest dobrze. Planer Coaster. To jest coś jak Roller Coaster Tycoon, tylko że już wiadomo graficznie lepsze. No i no, wszystko jest lepsze niż w Roller Coasterze. Co myślicie? Mogę wam to nagrać, ale to zależy od was, czy chcecie zobaczyć jak się budowę parku rozrywki. O. Albo misję. To muszę zapomyśleć na ten temat. Bo tam widzę, Rollercoaster też nagrywałem. Trójkę. Niby jest czwórka, czy coś jest, ale... Jest ponoć tak... tak zbugowana, że... Jeszcze ile kasy chcą za to? Już w ogóle. Bo tam jest Atari, ale już nie są połączeni z... Ale to drugie studio. Kurde, jak oni się nazywali? No... Ja mam, jeżeli chodzi o takie rzeczy, mam krótką pamięć. Nie, po prostu, szczerze mówiąc, nigdy się nie... wgłębiałem w to, więc... Więc nawet nie zapamiętywałem. Nie masz jakiegoś buraka, który hamuje znowu? Nie, teraz nie ma. Nie zapomnę tego ostatniego odcinka. Szczecin. 14 minut. Czyli żebym się z 15 mówiłem, jak się zmieścimy się, to chyba to się zmieściliśmy. Jeszcze sprawdzimy. Sprawdzimy, czy jest ten ładunek statek, ale raczej wątpię, że będzie. Szczerze mówiąc, go nigdy nie widziałem. Najczęściej widzuję tą dużą skrzynię, tą płaską skrzynię. Podwozie wodzidła i ten zielony zbiornik duży. To są najpopularniejsze ładunki w tej grze. Nie wiem dlaczego nie pojawiają się inne. I mnie trochę irytuje to właśnie.
Dlatego ten mi się pojawił. Tak pomyślałem, no jak wyłączę grę, to już może się nie pojawić. Więc o nie, nie, nie. Szybko siadam z powrotem i myk, nagrywam dla was specjalnie. Więc dlatego wyszedł odcinek po odcinku bezpośrednio, więc... O ty kurde. O co tam haczysz? Co tam się dzieje? Czy o nic nie haczysz? Tam było, to ja nie wiem. Próg? No, nie mam pojęcia, dlatego co tam było. No i dobra. Mamy. Ocena. No, im większy, tym lepszy. Został mi jeden ładunek. Czas, 17 minut, dobra. Poszukamy go. Czy w ogóle... A w ogóle, chyba wiecie jak wygląda? Ja mogę wam pokazać, jak to wygląda ten ostatni ładunek właśnie. O, łódź usługowa. To jest nasz ostatni ładunek serii. Tylko że właśnie to jest ten problem, że nigdzie go nie ma. Chyba że teraz właśnie się pokazał. Wtedy rzucam wszystko i jedziemy dalej. Teraz się pokazują. Dobra, jedyna nadzieja z tego wszystkiego. Pojedziemy się przespać. Ale tutaj niż do domu. Szczerze, to i tu jest prawie ta sama odległość. Jak mam tutaj piękny wyjazd, to... Że nagrywam, to nie będę tak szalu. Nie chcecie wiedzieć, co się dzieje, jak poza nagraniami na drogach, to lepiej. Lepiej nie. Dobra. Śpimy. Co jest? Aha, silnik, dobra. Dobra, minęło 10 godzin. Czy coś nam się tu zmieniło? Nic się nie zmieniło. No jeszcze... Mogę jeszcze jedno podejście zrobić. Dalej.
Rynek przesyłek. Kurde, może to nie jest tu? No nie, tam są specjalne, są przejście. Specjalnie po to zrobili. Czekaj, co my tu mamy? Nie ma wyboru naczepy niskopodwoziowej. Tylko pojawiają się te. A, to nie ta łódź. Nie. Tu już kategorie są właśnie tylko te. Jeżeli to jest z dodatku tego, to nie. Nie ma. Nie ma co szukać. Dobra. Śpimy jeszcze raz. I koniec, bo więcej razy mi już gra nie pozwoli chyba spać. No właśnie. Ostatnia szansa, żeby coś się pojawiło nowego. A jak nie, to niestety. Niestety widzimy się już w następnym, ostatnim odcinku. Jeżeli go znajdę, to jest właśnie najgorsze. Jeśli go znajdę. Nie ma. Nie ma. Nie. 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 No i dobra. Takim niestety jest. Powiedzmy, zostało nam ostatnie zlecenie i którego nie możemy znaleźć, ale będę go szukał. Jak znajdę, to zaraz się widzimy wtedy. No i dobra. Pozdrawiam, Redox, cześć.